cześć ziomeczki, cześć tam, co tam, jak tam żyjecie, ziomeczki moje kochane, słodziutkie. Ja was, do was mam taką sprawę, chciałem wam pokazać pewną książkę, którą dostałem od autora tej książki, wydane przez wydawnictwo Absonik. Na razie tylko pokażę tak, Absonik, opatrzcie. Wydawnictwo Absonik. A teraz tak, całość. Gitara rytmiczna, szkoła gry, rock metal motherfucker, man. Cyprian Naumiuk, takie nazwisko chłopaka, który to napisał. Bardzo sympatyczny koleś, nawet tutaj mam, patrz ta, co tutaj mam. Cholera, żeby się nie zabił teraz. Wojtkowi z pozdrowieniami. Cyprian, dobrze mówię. Cyprian. Takie nietypowe imię. Cyprian Naumiuk. No to w październiku 2018, tak, to było jakiś czas temu. No i dobra. Jak sobie zacząłem przeglądać tą książkę, tutaj jest troszeczkę o nim, tutaj chwilę, tak, ten tekst prezentowany z gitarą z metronomem. Oczywiście no słowo wiadomości wstępne, jakieś takie informacje, które są bardzo ważne i takie podstawowe, na przykład wyjaśnienie właśnie dźwięk H albo lub B, prawda, jedni używają tak, drudzy używają tak. Wartości rytmiczne, triole, przedłużony ten nuta z kropką, półnuta z kropką, co to są te znaczki powtórzenia, oznaczenie palców, czyli generalnie takie podstawy, ale generalnie no, podstawy podstawowe, które każdy powinien umieć. No, jest na przykład rozpiska gryfu, też zarąbista sprawa, interwały są rozpisane. Nie będę całego pokazywać, bo to nie wiem, czy jest sens. Na przykład obsługa gitar Pro Tux Gitar, czyli takie zawartość płyty. No. Omawiane przykłady zostały zapisane na dołączonej do książce płycie w formacie plików do odczytu w programie Gitar Pro oraz audio. No tak, no, Tux Gitar, oczywiście, ja, tak jak ja zawsze wam mówię, Gitar Pro trzeba zakupić, a Tux Gitar jest darmowy. Kostkowanie, wyjaśnione jest jak kostkować, jak trzymać piórko. Takie różne rzeczy, wiadomo, to też jest kwestia taka, chłopak gra w ten sposób, to gra w ten sposób i tak pokazuje, nie? Rozgrzewka, jakie rozgrzewki robić, ćwiczenie na palce, tam w tabulaturze to zapisane jest wszystko, więc zarąbiście. Tutaj jeszcze tak, kostkowanie czyni tylko, bo to też na mnie o to chodzi, żebym wszystko wam pokazywał. Z tego co ja tutaj widziałem i się orientowałem, bardzo fajne są te zapisy, aczkolwiek jednak to my wszyscy właściwie teraz idziemy trochę też taką, na taką łatwiznę, nie? Że mamy zapis taki. Co prawda generalnie bardzo łatwo go odczytać, ponieważ wartości rytmiczne, jak widzicie, na przykład w większości ćwiczeń są proste, czyli generalnie podstawiając metronom, to każdy dźwięk, to wypadałoby zabrać tutaj jedno uderzenie, prawda? Ty. No to wszyscy powinniśmy właściwie znać obsługę ósemki szesnastki, prawda? Powinniśmy wszyscy znać obsługę generalnie tabulatury i nut, więc to jest jakby oczywiste, że to powinno się umieć, ale my tak wszyscy idziemy też na łatwiznę, więc właściwie dzięki temu, że tutaj jest rzucone to wszystko na płytce, to sobie odtwarzamy, znacie, Tux Gitar czy Gitar Pro, odtwarzamy sobie Gitar Pro, po prostu muzyka leci na bieżąco i sobie możemy grać i słyszeć też, prawda? Usłyszeć, jak to jest rytmicznie zagrane. Rytmicznie już wiemy, że to są stałe odcinki czasowe, prawda, jeśli chodzi, że same ósemki czy szesnastki, ale żeby wiedzieć, jak sama melodia brzmi, więc właściwie bardzo fajne, że jest dołączone do tego Gitar Pro. Riffy legato, czyli takie generalnie, tak jak nazwa, gitara rytmiczna, czyli takie podstawy, które gitara rytmiczna musi obsługiwać, flażolety i akcenty, czyli właściwie troszeczkę tak rytmiczno-solowa, tak można powiedzieć. Ponieważ iż gdyż, no tutaj flażolety w normalnej, takiej rytmicznej, to są, no są tam rzucane oczywiście też, nie? Opisane jest, jak się drop robi, z dropem, notatki w formie, prawda, tabów, później na końcu co jest polecane i tak dalej, i tak dalej. Z tego co ja właściwie
zauważyłem. Bardzo, bardzo fajne takie kompendium, takie podstawowe kompendium wiedzy dla gitarzystów. Myślę, że jak ktoś by chciał zakupić, to, to jak najbardziej niech sobie niech szuka albo w jakichś sklepach muzycznych, pewnie prawie w każdym sklepie muzycznym jest, albo nawet jakoś możecie do mnie uderzać, to mogę jakoś skombinować, powiedzmy, i możemy jakoś się dogadać. Damy sobie namiary, czy coś tam, no, jakby ktoś chciał zakupić, prawda? Ja wam dam namiary do Cypriana, albo ja będę miał też takie książki do sprzedania. Tu co prawda, no tak, ceny tutaj nie ma podanej, więc pewnie cenę napiszę w opisie pod filmem, ewentualnie sobie sami zobaczycie, w jakiej to cenie jest. Ale myślę, że nie więcej niż 35 zł, nie wiem. Ja właściwie tak nie chcę strzelać, bo zwykle ceny są podane z tyłu. Także no nie wiem, ja polecam, osobiście ja polecam, bardzo fajne, no i dużo daje faktycznie ta płyta, że to można sobie, no można sobie to po prostu odsłuchać i nie pajacować, nie wygłupiać się, odsłuchać i być mądrym. Także polecam Cypriana, bardzo fajny chłopak, bardzo fajny kolo, gitarzysta, czyli właściwie nasz brat, kurde, kto gra na gitarze, to znaczy, że jesteśmy braciami, nie? Braciami. Dobra, papapki, trzymaj ta się, ziomeczki.